Zakupiłem na AliExpress powerbank, który może być awaryjnym źródłem do motocykla. Chcę to przetestować. Według producenta można nim też odpalić samochody z silnikami benzynowymi. Wstawię skrzyneczkę, która wygląda jak powerbank. Może nie klasyczny, bo jest trochę większa. Pod jedną gumką są ukryte złącza USB. Jest wyświetlacz, który nas informuje o poziomu naładowania. Ja na potrzeby dzisiejszego testu już wcześniej naładowałem sobie ten powerbank. Możemy zmieniać napięcie wyjściowe 16V, 19, 15. Tutaj jest schowane to, co mnie na dzisiaj interesuje, czyli złącze do awaryjnego uruchomienia pojazdu. Wystarczy uzbroić w załączone przewody do zestawu. Podpiąć w odpowiednie, nie można pomylić biegunów. Aż wtyczka jest wyprofilowana, aby tego uniknąć. Wcześniej jeszcze tego nie robiłem, więc zerknę do instrukcji obsługi załączonej od producenta. Są opisy gniazdek. Poziom baterii nie może być mniejszy niż 3 kreski. Podłączyć czerwony kabel do plusa terminalu na baterii. Czerwony do minusa terminalu baterii. Wcześniej jednak zmienię akumulator na stary, wysłużony, ponieważ motocyklu mam świeży. Nie odpalam go nawet, ponieważ chcę to sprawdzić na zimnym silniku. Stary akumulator niedawno odmówił posłuszeństwa. W instrukcji producent jeszcze zapisał, żeby po uruchomieniu pojazdu odłączyć konektory przed upływem maksymalnie do 30 sekund po uruchomieniu silnika. Tak, mam założoną baterię. Zobaczymy, czy w ogóle reaguje na nią. Tak, lampki się zapaliły. Już słychać, że przekaźnik kliknął. O, ale nie miał energii na tyle, nawet żeby zakręcić rozrusznikiem. Skorzystam chińskiego powerbanka. Działa, działa, po prostu co mogę powiedzieć, działa. Silnik zapalił od razu. Motocykl pochodził około 2 minut po włączeniu na starej baterii. Ona przed chwilą, przed podłączeniem powerbanku w ogóle nie chciała pracować. O. Nie ma, po prostu ten akumulator już w tej chwili nie ma w ogóle mocy, nie jest w stanie zapalić. No z tym powerbankiem nie jest to żadnym problemem, aż naprawdę, cóż mogę rzec, nie żałuję tych 150 zł wydanych. Nie jest to kit. Jeszcze będę musiał zrobić test, sprawdzić, jak to działa na aucie. Jeszcze raz, cała procedura według producenta. Czerwony na plus, czerwony konektor na minus. Tu dajemy przełącznikiem na on. Pod gumową klapką włączamy powerbank. W tej chwili 15V. Nie może być mniej niż trzeci poziom wskazania baterii, naładowania. Pali od strzała. Po prostu no, jestem pozytywnie zaskoczony. W zestawie otrzymujemy zasilacz do ładowania powerbanka, wyjście zapalniczki samochodowej, komplet kabli USB do ładowania naszych sprzętów, kabel do zasilacza, końcówki do tego zasilacza są też w zestawie, akurat zostały w domu, nie zniosłem ich na dół. Mamy także przejściówkę do zapalniczki samochodowej, aby móc naładować nasz powerbank w trasie.